Cześć. Dzisiejszym tematem mojego filmu jest, czy tłumiki w aucie spawamy, czy wymieniamy na nowe. Będzie to na przykładzie mojego auta Opel Vectra A, rocznik 1991. No, czyli auto ma 28 lat. I ostatnio właśnie pojawiła mi się taka awaria. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Auto się ogólnie składa, jeżeli chodzi o wydech, z takich trzech najważniejszych elementów: katalizatora, który mieści się zaraz od strony silnika. Tak jak widać, katalizator jest oryginalny firmy General Motors. Następnie jest tłumik środkowy. No i tutaj właśnie tłumik środkowy mi się ostatnio uwalił. Tak jak widać, puściło w miejscu tutaj spawu. I teraz temat, ktoś by powiedział, a to pospawam i będę jeździł dalej. No ja kiedyś tak na początku, jak jeszcze nie znałem tego tematu, z tymi tłumikami, pierwszy raz, jak mi się uwalił, to też tak sobie pomyślałem. No i kumpel mi tu po prostu przyspawał, w tym elemencie tutaj, i było ok. No ale słuchajcie, po jakimś chyba miesiącu czasu jeżdżenia, uwalił mi się ten środkowy tłumik z drugiej strony. Zawsze tłumiki się uwalają tutaj, gdzie są właśnie w miejscu spawu. Spaw zawsze jest elementem tym mocnym, ale wiadomo, urywa się blacha tutaj obok spawu. No i słuchajcie, no jak tak uwaliłem sobie tłumik, to myślę, nie no, nie będę już więcej spawał. I nauczyło mnie to, że jednak tłumiki się wymienia na nowe. I teraz tak, jeszcze tak z ciekawostek. To akurat ten środkowy mam firmy Asmet i ten tłumik ma 6 lat. 6 lat mi ten tłumik wytrzymał. Jeżeli chodzi o końcowy tłumik, ten tłumik ma 2 lata. Po prostu też był końcowy tłumik Asmeta, ale tak jakoś się dziwnie złożyło, że po 4 latach go zgubiłem użytkowania. Nie wiem, jak to się stało, bo po prostu go zgubiłem. Więc już do dzisiaj nie wiem, jak to się stało. I ten tłumik ma 2 lata, ale tutaj widzę, że go coś korozja zbierze z tej strony, więc jak na 2-letni tłumik, no to tak sobie wygląda słabo. No i patrzcie, tutaj z tej strony, gdzie jest miejsce spawu, widać, że też rdza idzie, więc postanowiłem, że wymienię 2 tłumiki od razu, żeby nie było tak, że wymienię środkowy tłumik, a później za jakiś, nie wiem, miesiąc, może pół roku mi się uwali tylny i znowu będę musiał to wszystko demontować i będzie znowu problem, więc wymienię w 2 tłumiki. Ten końcowy sobie zostawię w razie czego na jakiś zapas, może się jeszcze kiedyś przyda, ale dzisiaj po prostu zamontuję 2 tłumiki i będę miał święty spokój. Co tu jeszcze chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi, praktycznie nie trzeba tu być jakimś super specem, jeżeli chodzi o wymianę tego. Od strony katalizatora tu się tłumik środkowy się trzyma na 3 śrubach, które po prostu trzeba odkręcić albo najlepiej uciąć, jeżeli jest taki dostęp. Jeżeli nie możemy odkręcić, to musimy po prostu ściągnąć katalizator i wtedy uciąć te śruby. Z takich ciekawostek, patrzcie, ten katalizator, jak z fabryki samochód wyjechał, jest wszystko oryginalne. Zobaczcie, on dalej, to ta rura jeszcze ciągle się trzyma. No, widać ślady korozji, ale jeszcze do tej pory, słuchajcie, na 28 lat, no to nieźle chyba, nie? Dobra, demontaż zaczniemy od tego, że tak jak mówiłem, odkręcamy tutaj 3 śruby, albo ewentualnie, jak nie będziemy mogli odkręcić, to trzeba będzie odkręcić cały katalizator i je po prostu uciąć. Tu tłumik w tym miejscu się trzyma na takich gumach mocnych. Jak mamy nowe gumy, można wymienić sobie na nowe, ale jak myśmy chcieli po prostu zaoszczędzić parę złotych i zobaczymy, że te, bo te gumy są dosyć mocne, to po prostu nie musimy zostawić, możemy te gumy, co są. I tak, środkowy tłumik się tutaj w tym miejscu i tu jest połączony z końcowym. Jest on po prostu wsunięty i oprócz tego taką obejmą zaciśnięte, żeby to się wszystko trzymało. Więc żeby to zdemontować, wiadomo, środkowy tłumik mamy już uszkodzony, więc jest tak do wywalenia. Tu w tym miejscu najlepiej uciąć go szlifierką kątową, zamontować cieniutką tarczę, żeby to ładnie szło. No i po prostu ucinamy.
Przy ucinaniu oczywiście uważamy, żeby tutaj nigdzie, tu zobaczcie, tu idzie pancerz od linki tylniego hamulca, więc by czasem ucinając tą rurę ktoś nie uwalił sobie pancerza od ręcznego hamulca, bo będzie miał lipę. A tak wygląda właśnie zestaw dwóch tłumików do Opla Vectry A. Mamy tutaj tłumik środkowy i końcowy. Tu jest tłumik końcowy. Do tłumika końcowego, żeby zamocować, musimy mieć tak, takie gumy. Uszy takie, na których właśnie ten tłumik sobie wisi. Taką obejmę, żeby po prostu te dwa tłumiki po włożeniu jeden w drugi tą obejmą ściągnąć. Tu mamy ten najdłuższy w sumie tłumik środkowy. I tak samo, żeby powiesić tłumik środkowy, musimy mieć takie gumowe uszy. Tutaj oto właśnie zawieszamy. No i niezbędna będzie nam podkładka taka. To jest podkładka, którą montujemy tutaj z tej strony. Tłumik środkowy jest łączony właśnie za pomocą tej podkładki z katalizatorem. Oprócz tego jeszcze musimy kupić pastę taką specjalną, żeby tutaj posmarować z jednej strony, z drugiej włożyć tą podkładkę. Tak to wygląda. No dobra, i tak to właśnie wygląda nowy zestaw tłumików. Oczywiście one są tam z jakiejś blachy kwasoodpornej, ocynkowane. Tak bynajmniej producent podaje, a jak w rzeczywistości jest, to się okaże po prostu po jakimś czasie eksploatacji. Podstawowe narzędzie, które będzie nam niezbędne, żeby po prostu to zrobić, musimy mieć tak zwaną szlifierkę kątową, żeby po prostu uciąć po środku te dwa tłumiki, żeby je zdemontować. I najlepiej tarczę jak najcięższą, taką do cięcia. Ta tarcza nie jest odpowiednia, ona jest po prostu tylko teraz tak chwilowo założona. Będzie wymieniona po prostu na inną tarczę, taką ostrą. No i oczywiście musi być długa tarcza. Z takich ciekawostek jeszcze co wam mogę powiedzieć. To auto przyjechało z Niemiec. Nie było oryginalnego tłumika, tak jak z fabryki wyjechał. Ale ten tłumik, co był zamontowany w tym aucie, według tego, co było wybite tam data produkcji, to wytrzymał 10 lat. No w Polsce nie dostaniemy takiego żadnego chyba tłumika, który by wytrzymał 10 lat. No nie. Wszystko też zależy, w jaki sposób eksploatujemy auto. Czy auto na przykład jeździ na gazie, czy tylko na benzynie, czy na ropie. No to wszystko też ma swój czynnik. Najważniejszym czynnikiem jest to, czy auto jeździ, czy stoi w garażu. Jeżeli ktoś samochód używa weekendowo, no to niestety woda w środku stoi, co powoduje szybszą korozję. No i to też nam wpływa negatywnie na... Oczywiście do cięcia, jak będę używał Flexa, niezbędne będą okulary ochronne. Oczy są tylko jedne na całe życie, więc trzeba po prostu zadbać o to, żeby sobie krzywdę nie zrobić. No dobra, teraz zobaczmy, jaki jest dźwięk, jaki jest właśnie urwany tłumik, jak to słychać. Odpalamy brykę. Środkowy tłumik po prostu wisi. Spaliny się tu dostają zaraz za katalizatorem. Tak to słychać, jak się przygazuje. Jazda z takim tłumikiem, jeżeli nas policja zatrzyma, no to mamy zabrany dowód rejestracyjny, więc lepiej sobie to szybciej zrobić, niż mamy czekać do tego momentu, aż nas policja zgarnie. No albo pojedziemy na przegląd, to też na przeglądzie nie przejdziemy właśnie z uszkodzonym tłumikiem. Jeżeli chodzi o demontaż tego tłumika, jeżeli będziemy to wykonywać sami, nie będziemy mieli pomocnika, warto sobie jeszcze ten tłumik przywiązać. Jakimś drutem, jakimś sznurkiem. Ja po prostu przywiązałem zwykłym jakimś tam sznurkiem, jaki miałem pod ręką. Tutaj z tej strony jest zawiązany i tutaj o te uszy jest tutaj przywiązany, bo trzeba pamiętać, że z tej strony on jest urwany,
Jeżeli zaraz utniemy z tamtej strony, to on nam zaraz spadnie. I może się tak zdarzyć, że nam spadnie na nogę, może nam jeszcze krzywdę zrobić, więc o tym też trzeba pamiętać. Dobra, słuchajcie, tłumiki mam już zdemontowane. Taka jedna sugestia, jeżeli chodzi o przecięcie tej rury od tłumika środkowego. Najlepiej użyć dużego flexa, dużej żyfierki kątowej. Ja akurat tu miałem tego małego i powiem wam, że ledwie tą tarczą sięgnąłem, żeby to przeciąć. Tutaj, gdzie będzie zamontowany tłumik końcowy, są te gumy, które mówiłem, że najlepiej wymienić. Ja kupiłem cały zestaw dwóch właśnie tłumików, to w komplecie po prostu było. Ale patrzcie, można zawsze się powiesić i zobaczyć, czy ta guma jest mocna. I jeżeli jest ta guma ok, nie jest nigdzie sparciała, to nie warto tego po prostu wymienić. Dlaczego? Zobaczcie, tu jest takie coś, o, jak to wam pokażę, o, widzicie? I tą blaszkę musimy odgiąć, włożyć gumę i ponownie ją zagiąć. Z tego względu, że to auto ma 28 lat, więc ten element ma 28 lat i teraz tak, ja muszę go odgiąć i potem nagiąć z powrotem. Może być tak, mimo tu, że rdzy na tym nie widać, ale element już jest stary i kolejne takie założenie gumy i zagięcie może się zdarzyć tak, że po prostu ten ząbek, czy jak to tam nazwijmy, ta blaszka nam się urwie. Jak nam się urwie, to będziemy mieli lipę, bo wtedy nam tłumik zjedzie. Bo to jest zabezpieczenie, żeby ta guma po prostu... A tłumik się po prostu cały czas rusza prawo, lewo, góra, dół, więc no, zleciałby nam od razu. Więc jeżeli te gumy mamy dobre, najlepiej tego w ogóle nie ruszać, tej blaszki. Tak samo to z drugiej strony. O, i tutaj jest ta blaszka z drugiej strony i tak samo. Musimy ją odgiąć i wtedy gumę ściągnąć. I potem z powrotem zagiąć. Jak nam się ta blaszka urwie, to będzie lipa. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą tylną część. No dobrze, z tej strony mamy katalizator. Katalizator w środku wygląda... O, katalizator w środku wygląda tak. Taka siateczka, która zatrzymuje te wszystkie szkodliwe substancje dla środowiska. No i zobaczcie, tutaj z tej strony, jak mamy katalizator. Oczywiście go podwiązałem teraz tutaj na sznurku, żeby on wisiał. Tam na łączeniu właśnie katalizatora z tą rurą, z tą gardzielą, która odprowadza spaliny z silnika. Pomiędzy tym, to jest oczywiście na takich sprężynach, to jest dosyć trochę ruchomy element w tym miejscu. A w środku jest taka ceramiczna podkładka. Z takiego materiału, dokładnie nie wiem jaki to jest materiał, taki ceramiczny. I jeżeli tam będziemy odkręcać, to warto po prostu dać tą podkładkę nową. No i z tej strony właśnie katalizator musimy tą całą rdzę oczyścić. Naokoło tutaj wszędzie wygładzamy to. I tu jeszcze będzie potrzebna o taka podkładka metalowa, którą właśnie tutaj zamontujemy. I oprócz tego jeszcze musimy mieć pastę taką specjalną do tłumików. I tutaj tak, smarujemy tą pastą, następnie wkładamy tą podkładkę, znowu pasta, no i wszystko skręcamy razem z tłumikiem. No dobra, tłumiki są już zamocowane, pokażę jak to wyszło. Nie pokazywałem całej procedury, bo po prostu nagrywam z ręcznej kamery, a na głowie mam latarkę czołową, więc nie miałem możliwości zamontowania kamery na głowie, żeby wam pokazać wszystkie te procedury. Efekt końcowy jest taki, tu mamy tłumik końcowy. Ale powiem wam, że mimo, że to jest nowy tłumik, zobaczcie, jakie niedomalowanie ocynkiem w tych miejscach. Tak samo tutaj, no, słabo to wygląda. Dobra, tu jest guma, tu jest to zagięte, to musimy zagiąć, żeby po prostu nam się nie zsunął z gumy tłumik. Lecimy dalej. Zobaczcie, tak samo tu, nowy tłumik, a już na dzień dobry korozja. Słabo to było wszystko oczyszczone, pokryte, więc no tak produkują niestety. Tu mamy łączenie, obejma. Tu gdzie montujemy tą obejmę, warto sobie nałożyć kilka nakrętek, żeby nie był tu nigdzie gwint goły, bo jeżeli będzie goły gwint, to po prostu nam skoroduje, później będzie w razie czego odkręcić gorzej, więc najlepiej nałożyć sobie kilka nakrętek, żeby po prostu ten gwint nie był odkryty, nie rdzewiał. Dobra, lecimy dalej. No i tu się zaczyna już środkowy. Znaczy zaczyna się praktycznie tam, gdzie jest ta rura połączona, ale tutaj... No i tutaj mamy...
No niektóre nie jedną nakrętkę dałem nową, reszta była tak jak było. Też tak zakładamy sobie tutaj nakrętkę, żeby ten gwint nie był goły, żeby było łatwo odkręcić później. I jeszcze po zamontowaniu warto po prostu poruszać tym tłumikiem, czy nigdzie nie puka o podwozie. Za chwilę go odpalimy, zobaczymy jak to chodzi, czy nie ma jakichś tutaj dziwnych dźwięków, jak to słychać. Tak skorzystając z okazji, że już tutaj jestem w kanale, to mogę sobie obejrzeć podwozie, w jakim jest stanie, czy nigdzie tu się nie pojawiła rdza. Najpierw wziąć jakiś młotek albo jakiś metalowy przedmiot i sobie po prostu, jeżeli mamy przerdzewiałą podłogę, to po prostu młotek czy cokolwiek nam wpadnie do środka. To auto ma 28 lat, więc ja uważam, że jak na 28-letnie auto, to podwozie jest w niezłym stanie. W super stanie, o tak to nazwijmy. Więc warto też zrobić ponowną konserwację, żeby zabezpieczyć jeszcze bardziej. Może jakiś następny film będzie o tym właśnie, o konserwacji podwozia, jak to zrobić. No i gotowe. Tutaj mam ten złom, który zdemontowałem, te stare tłumiki. Warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że do wszystkich samochodów, nawet tych starych, takich 20-30-letnich, nawet do 40-letnich, takich na przykład Opel Rekord czy jakieś tam inne samochody, można dostać tłumiki. Producenci produkują ten element, więc w porównaniu z jakimiś innymi częściami mechanicznymi, no to tutaj nie ma problemu. Jeżeli ktoś na przykład chce troszeczkę przyoszczędzić i zamierza, nie wiem, za tydzień, za dwa, za trzy tygodnie samochód sprzedać albo zezłomować, więc może sobie pospawać, nie? Ale no spawanie, jeżeli to będzie kolega czy brat spawał za kilka piw, to może się jeszcze opłaca. Ale jak za spawanie mamy zapłacić 50 zł i za chwilę nam się ten tłumik znowu urwie, to nie warto po prostu ładować kasy w jakieś spawanie, tylko trzeba kupić nowy, wymienić i mieć spokój. No tutaj mam właśnie ten element, który się w tym miejscu, ten kołnierz, gdzie się tu przerdzewiało i wyrwało. Tak to wygląda. A tu mam końcówkę taką ozdobną. Muszę ją tylko wypolerować i zamocować w to miejsce, gdzie ona tu była, czyli z tyłu. Odpalimy samochód i zobaczymy, jak będzie teraz słychać. No tak, mogę jeszcze wam pokazać przebieg auta. Jest to oryginalny przebieg, 192 541, więc można powiedzieć, że symboliczny, jak na samochód 28-letni. No dobra, odpalimy. Tak jak przedtem było słychać cały dźwięk właśnie z tłumika, to teraz praktycznie słychać tylko silnik sam, a tu jest cisza. Nic. Tak z ciekawości to mogę powiedzieć, że to jest silnik 1.8. Oczywiście benzynka. No dobra, tak wygląda końcówka tłumika po wypolerowaniu. Była taka usyfiona, bo z tego starego końcowego tłumika po prostu ta cała rdza ściekała na nią. No i czasami stając gdzieś, czasami gdzieś zaryję nią po prostu w jakąś górkę ziemi, bo tak czasami bywa. No i teraz wypolerowałem, jest ładna. Czym to wypolerować? Ja użyłem tutaj tak zwanego mleczka do czyszczenia garków. CIF to się nazywa. Do garków i tam do innych już rzeczy. Więc CIF-em to ładnie można sobie tak wypolerować, że będzie miała taką właśnie ładną barwę jak po zakupie. Tutaj mocowanie tej właśnie końcówki, no to farbą podkładową, taką specjalną, antykoruzyjną. Ale tak jak wam pokazywałem, mimo tego, że to był tłumik nowy, no to po prostu tutaj nie był do końca dobrze pokryty. Tu już się pojawiła jakaś rdza, więc tu w tym miejscu pokryłem, żeby ta korozja po prostu nie pojawiała się bardziej. No i tak samo tutaj na tym zawiesiu, tu też było troszeczkę rdzy, to też poprawiłem to. I tak to wygląda. Dobra, to tyle, co dzisiaj chciałem pokazać, jeżeli chodzi o temat, czy spawamy, czy wymieniamy tłumiki w aucie. Jeżeli komuś filmik się przyda, łapka w górę. Pokazałem to na przykładzie mojego samochodu Opel Vectra A, rok produkcji 1991.
Jeżeli popełniłem jakieś błędy przy tej wymianie, no to musicie mi wybaczyć, bo ja się tym zajmuję tylko amatorsko. Wymieniam sobie to zawsze w moim aucie, ewentualnie w autach kolegów lub znajomych, jeżeli mnie o to poproszą, jeżeli jest taka potrzeba. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, które otrzymuję. Ewentualnie zapraszam do oglądania moich innych filmów. I nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych nowych filmach. Pozdrawiam wszystkich, cześć.